festyn jubileuszowy na dziesięciolecie inicjatywy to było tak naprawdę trochę spełnienie naszych marzeń, ponieważ kiedy 10 lat temu zaczynaliśmy działalność, był pomysł współzałożyciela, żebyśmy kiedyś zrobili takie święto dla mieszkańców na ulicy i pokazali, że ta ulica może żyć inaczej. Mamy kilka przypinek. Mamy Kocham Bytom, to jest oczywiście oczywistość. Dzień dobry sąsiedzie. No i dzisiaj świętujemy dziesięciolecie inicjatywy ulicy Mickiewicza. No i mamy takie świąteczne przypinki. Było bardzo dużo pustostanów, bo ludzie opuszczali, a nikt nie chciał mieszkać w Ruderach. Potem zaczęli zjeżdżać się coraz młodsi, coraz chętniejsi do zamieszkania w starej kamienicy z wysokimi sufitami, bo takie tu mamy, ponad 3 metry wysokości. Metraże bywają do 150. Więc poza tym jest miło. Jest miło, ludzie się polubili w większości. Jeśli ludziom zależy na swojej ulicy, na swojej dzielnicy, to miasto ładniej wygląda. Bytom jest pięknym miastem, niestety troszkę zaniedbanym, ale mamy nadzieję, że odzyska swój blask. I działalność inicjatywy głównie polega na tym, że przede wszystkim namawiamy ludzi do tego, aby sprzątali po swoich psach, aby nie rzucali, nie śmiecili na ulicy.